Mateusza. Panie, ratuj, giniemy. Muszę wam się przyznać do tego, że mniej więcej tak wygląda moja codzienna modlitwa poranna. Kiedy się budzę, to za każdym razem mam taki odruch, żeby powiedzieć Panu Jezusowi: Jezu, ratuj mnie dzisiaj, bo normalnie nie wiem, jak sobie poradzę. I ta modlitwa weszła mi w taki nawyk, że powtarzam ją wiele razy dziennie, jak taki akt strzelisty. Jezu, ratuj mnie. Nawet wtedy, gdy nie chodzi o takie dosłowne ratowanie z jakiegoś niebezpieczeństwa. Nawet wtedy, gdy wszystko właściwie się układa, to ja ciągle wołam: Jezu, ratuj mnie, bo wiem, że jestem na bardzo cieniutkiej kładce, na lodzie, który w każdej chwili może się pode mną zarwać. Trudno w ostatnim dniu czerwca mówić o chodzeniu po lodzie, ale tak wygląda życie każdego z nas. I ja się tak czuję. Jestem zawsze o tyle od tego, żeby zgrzeszyć. O jeden milimetr od tego, żeby upaść na samo dno. I dlatego Jezu, ratuj mnie. Do zobaczenia jutro.